Panie trenerze, kolejny przegrany mecz w lidze. Powiększa się nam też liczba kontuzjowanych, bo z tego co wiemy po tym meczu Mateusz Małek. Jak morale w zespole? No wie pan, to za szybko na takie refleksje na temat moralów czy morali, bo dopiero jesteśmy do szatni, w tej chwili nic złego się nie dzieje. Jeżeli chodzi o Mateusza, zobaczymy, jest to stłuczenie, silne stłuczenie mięśnia pośladkowego. Wydaje mi się, że jest szansa w ciągu kilku dni, żeby doszedł do siebie. No, jedyna optymistyczna informacja to taka, że wraca nam Sebe Kolczak, który już dzisiaj tam zagrał 20 minut, i Eryk Rakowski. Myślę, że obaj będą przygotowani na kolejny mecz, już tak, żeby w większym wymiarze zagrać. Ja chciałbym zapytać o takie dwa oblicza tego meczu. Mam wrażenie, że w pierwszej połowie jeszcze kontrolowaliśmy momentami przebieg spotkania, mieliśmy więcej sytuacji, natomiast w drugiej na początku szczególnie widać było, że to Unia tak jakby powiedziała sobie mocne słowa w szatni, założyli sobie, że na nas usiądą, zastosują ten pressing i mieliśmy już troszkę mniej sytuacji. Może pan powiedzieć, z czego to wynikało, ta różnica, jeśli chodzi o tę grę naszą w pierwszej i w drugiej połowie? Znaczy ja bym aż tak tutaj tego nie widział, że dwie różne połowy i troszkę inaczej to oceniam. Ogólnie uważam, że był to słaby mecz. I w naszym wykonaniu, i gospodarzy uważam, że ten mecz stał na niskim poziomie. My nie potrafiliśmy wykorzystać tej wspaniałej sytuacji, bo w drugiej minucie zdobyliśmy prowadzenie i w tym momencie bardzo liczyłem na to, że zagramy spokojnie, bardziej technicznie i nawet, że tą przewagę powiększymy. Natomiast no niestety mieliśmy kilka błędów komunikacyjnych, które miały no istotny, a można powiedzieć, że generalny wpływ na przebieg tego meczu. To jest stracona pierwsza bramka właśnie przy takim błędzie komunikacyjnym. No i ten rzut wolny i czerwona kartka również w takiej sytuacji. Można oczywiście to usprawiedliwić tym, że sporo zmian, że inna linia obrony i tak dalej, ale mimo wszystko uważam, że to były takie błędy, które nie powinny się zdarzyć, tym bardziej, że partnerzy dawali sygnał i uważam, że tu można się było lepiej zachować. Gdzieś zabrakło dzisiaj dobrej koncentracji, zbyt szybko dawaliśmy piłkę, zbyt nerwowo. Ja z tego meczu nie jestem zadowolony i to nie chodzi tylko o wynik, ale nawet gdybyśmy ten mecz rozstrzygnęli na swoją korzyść, również moja opinia o tym meczu byłaby podobna. Jeszcze takie personalne pytanie, bo albo to był błąd w protokole, albo w ostatnim momencie ta zmiana nastąpiła. Miał z początku występować Czarek Całczyk, ostatecznie wystąpił Wiktor Babiński. Pytanie, czy to była zmiana w ostatniej chwili wymuszona, czy taki był plan od początku? Tutaj nie było żadnego błędu. Jeszcze wczoraj liczyłem, że zacznie Czarek od początku. Natomiast no, przed meczem zakomunikował, że nie czuje się na siłach, że ewentualnie jest w stanie wejść na jakieś 20 minut. Odczuwa jeszcze tam dolegliwość, to jest stłuczenie mięśnia piszczelowego. No i stąd też ta szybka korekta w składzie, ale ona była brana pod uwagę wcześniej.